Dziękuję bardzo. Ja może w nawiązaniu do głosu pana profesora chcę powiedzieć, że to jest taka diagnoza, która jest bliska diagnozy lewicy, która mówi o państwie polskim, że jest to państwo, które odwróciło się od obywateli i w związku z tym przyszedł bunt tych obywateli. Źródła tego lewica upatruje w strukturze społecznej postfolwarcznej, jak to często nazywa. Ale ta diagnoza zakłada, że kiedyś był jakiś dobrostan. Znaczy, że kiedyś istniała pewna homeostaza między państwem a obywatelem i załamanie tej homeostazy, załamanie tej równowagi doprowadziło do tego wycofania się obywateli z własnego państwa. No mam co do tej diagnozy pewną i wątpliwość, i równocześnie sympatię, bo to, że reprodukujemy w zachowaniach między obywatelem a państwem, państwem a obywatelem, pewne kategorie kulturowo-społeczne o charakterze długiego trwania nie ulega wątpliwości. I w kontrze do niektórych moich szanownych przedmówców chcę zwrócić uwagę, że na przykład w Europie mamy taki eksperyment społeczny, który toczy się od 150 lat. Od 150 lat pewną grupę obywateli pewnego państwa próbuje się nauczyć prawa, szacunku do prawa, państwa, jego reguł. I robi się to wszystko za pomocą transferu właściwie nieprzerwanego od 150 lat, za wyjątkiem dwóch wojen, olbrzymich środków finansowych. To jest transfer państwa włoskiego na południe, który zaczął się od momentu zdobycia Sycylii w 1870 roku i trwa do tej pory w postaci wydzielania środków, aby wyrównać poziom życia i świadomości obywateli państwa włoskiego na południu i na północy. Efekt tego jest taki, że raczej to południe powoli zdobywa Włochy. Więc nie lekceważyłbym kategorii kulturowo-społecznych, a tym samym w tych kategoriach chętniej bym mówił o zaborach i pewnej strukturze zależności utrwalonej świadomości Polaków jako pewnym problemie państwa polskiego, niż niektórzy moi przedmówcy uważający, że 27 lat właściwie wystarczy, żebyśmy się nauczyli. Jak się nie nauczyliśmy, to znaczy, że debile. Nie bardzo się zgadzam z tą diagnozą. Ale chciałem powiedzieć o czymś innym. A mianowicie o tym, że problem państwa polskiego to nie jest wyłącznie problem polskiego państwa. W ogóle w naszym kręgu cywilizacyjnym państwa się stają coraz słabsze. Utraciły kontrolę nad informacją, nad przepływami finansowymi, nad bezpieczeństwem, nad ruchem granicznym. W Unii Europejskiej jest to szczególnie wyraziste. Innymi słowy, pewne funkcje, niezmienne funkcje państwa zostają w takim długim procesie wymywane i rewolucja w dziedzinie informacji to tylko i wyłącznie przyspiesza i powoduje, że te państwa stają się coraz bardziej w defensywie. I ten proces, który pan profesor Matyja zauważył, pewnego buntu przeciwko państwu antyestablishmentowego, odruchu, który jest spowodowany pewnym pęknięciem logicznym, jak to mój przewodnicy określił, jest jednym z elementów tego. I to, co przechodzi państwo polskie, nie jest czymś wyjątkowym, tylko jest pewną częścią pewnego większego procesu. I to chyba przy całej odmienności lokalnej, przy wszystkich uwarunkowaniach, no, trzeba o tym pamiętać. Druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest to, że stworzyliśmy państwo z osłabioną władzą wykonawczą, to znaczy podzieloną między premiera i prezydenta, tak jakbyśmy nasze historyczne doświadczenia jakby nas lokowały geograficznie na zachód od Irlandii. No, prawda jest taka, że jeśli coś od 200 lat jest oczywiste w polskiej historii, to jest to, że państwo polskie powinno posiadać silną i sprawną władzę wykonawczą, niepodzielną, o bardzo jasnych i wyraźnych kompetencjach. Ja przypominam sobie, jak z moimi kolegami, z ministrami spraw zagranicznych i MON-u, dokonywaliśmy takiej analizy, jak się w sensie formalno-prawnym będzie wyglądało w Polsce wprowadzenie stanu wojny wobec zagrożeń, jakie się pojawiły. No, okazuje się, że państwo polskie jest tak skonstruowane, że właściwie nie jest możliwa adekwatna odpowiedź liczona nawet w tygodniu,
jeśli chodzi o wprowadzenie instrumentów prawnych pozwalających na postawienie państwa w stanie wojny. I że oczywiście w tej sytuacji trzeba się będzie posługiwać różnego rodzaju erzacami, omijając sprawę. No, nie jest to nic specjalnego. Ukraina toczy regularną wojnę, która się nazywa operacją antyterrorystyczną, więc cierpi na bardzo podobne schorzenie. Ale to pokazuje, że w tej konstrukcji państwa jest zawarty pewien błąd, który dzieląc władzę wykonawczą, o czym za chwilę jeszcze powiem, o kluczowej konsekwencji tego, no, stworzył taki konstrukt niezrozumiały nawet dla czasami dla jego użytkowników. I jeśli można tutaj się odwołać jeszcze do jednego przykładu, no to taki przykład, który chyba wszyscy mamy w głowie. No, cała konstrukcja państwa polskiego okazała się do wysadzenia za pomocą jednej ustawy. Jakbyśmy nie chcieli omijać tego faktu, to tak się stało. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym de facto unieważniła prawo w Polsce. Znaczy zdała go na łaskę rządzących. A więc mamy pewien problem konstrukcyjny, którego nie można owinąć, a które konsekwencje będą bardzo poważne. Jeśli chodzi jeszcze o dalsze konsekwencje tego rozbicia, no, państwo jest strukturą hierarchiczną i to centrum decyzyjne jest kluczowe. Otóż to centrum decyzyjne jest kolegialne formalnie. To centrum decyzyjne zostało obudowane pewnymi instrumentami kanclerskimi przez kolejne reformy i zmiany, ale nadal ma bardzo ograniczone zdolności wprowadzania po prostu zgodnie z prawem, zgodnie z regułami własnej woli politycznej. I każdy, kto obserwował z bliska proces podejmowania decyzji w kluczowych politycznych kwestiach poszczególnych rządów, wie, ile wysiłku i ile problemów jest z tym związanych, gdzie protest jednego ministra konstytucyjnego może w gruncie rzeczy zahamować czy też sparaliżować proces podejmowania decyzji. To centrum jest słabe. Ono jest silne tylko wtedy, kiedy ma do czynienia z nagą siłą polityczną, która zwykle jest emanacją i osobowości i pewnej siły politycznej. No, przypomnę rządy Leszka Millera, Kaczyńskiego, Jarosława i Donalda Tuska. Wtedy to centrum się zmienia poza procedurami, poza tym, co jest jego konfiguracją prawną, rzeczywiście w pewną zdolność działania, aczkolwiek przypominam sobie, ile dramatycznego wysiłku i właściwie takiej walki o włos o przegraną to centrum niby trzymane krzepką dłonią przez Donalda Tuska kosztowało wprowadzenie reformy emerytalnej, która zresztą była początkiem końca Platformy. Właśnie z myślą o tym, co się będzie działo za kilkadziesiąt lat, właśnie jako próbę reakcji na zmieniające się otoczenie konkurencyjne w Polsce. I to był moment, który jakby pokazał mi, jak niewielka jest możliwość działania sterowania nawą państwową w sytuacji, kiedy na stole tak poważnych problemów może być jeden, może dwa, ale nigdy więcej. W związku z tym sterowność tej maszyny w tej jego dotychczasowej konstrukcji jest trochę ułomna. Jak już jesteśmy przy centrum, chcę powiedzieć, że wydaje mi się to pewnym... No nie, szukam jakiegoś określenia w miarę delikatnego, ale pewnym złudzeniem, że można stworzyć pewien zespół wybitnych mózgów, który będzie oddziaływał na politykę. Znaczy to polityka wzywa wybitne mózgi, jak je potrzebuje, ponieważ istotą państwa jest polityka, a nie zespół ekspercki, który tworzy politykę. Zespoły eksperckie nie tworzą politykę, wypełniają wyłącznie jej zapotrzebowania. I to jest reguła dotycząca nie Polski, ale wszystkich krajów. Każdy pamięta ten triumfalny pochód bleryzmu. Otóż triumfalny pochód bleryzmu wziął się z tego, że to Blair zamówił konkretne analizy w think tankach, które przygotowywały jego zwycięstwo, a nie odwrotnie. To nie think tanki przyszły do Blaira. I jeśli się nie rozumie tego momentu, którym tak naprawdę największym ekspertem władzy wykonawczej jest ktoś, kto dzierży władzę wykonawczą i ma zdolność zamawiania i dopuszczania do siebie innej wiedzy, czyli tak naprawdę zawsze polityka w tej konstrukcji wygrywa. I na końcu jeszcze chcę powiedzieć parę słów o,
o bilansie, nie podejmuje się bilansów 15 minut, od razu chcę przeprosić organizatorów, ale wydaje mi się to wydarzenie, znaczy taka diagnoza ponad moje siły. Natomiast mogę powiedzieć to, z czym się zetknąłem. No, proszę Państwa, w 2004 roku średnia liczba przestępstw popełnianych w Polsce w ciągu jednego dnia to było 4000 paręnaście. Po 10 latach, czyli w 2014 roku, średnia liczba dziennych przestępstw w Polsce to jest 2500. Kryminolodzy doskonale wiedzą, że nie ma jednej przyczyny, które decydują o wzroście przestępczości bądź jej zmniejszeniu. To zawsze jest ciąg przyczyn. To jest wzrost zamożności, to jest stabilność społeczna, masę, i na końcu gdzieś tam także jest, nie wiem, policja, która się szkoli, która coś umie, która dobiera kadry. I ten ciąg najlepiej opisuje tę drogę, którą przechodziło państwo polskie, a mianowicie w takim żmudnym i niezadowalającym nas wszystkich tempie, doskonaląc swoje narzędzia, co przekłada się na do tej pory systematyczny spadek przestępstw kryminalnych co roku o parę procent. To trwa. I ten ból, który wszyscy odczuwamy w tych latach, a przynajmniej niektórzy z nas, to jest poczucie zerwania ciągłości państwa, które właśnie tą drogą w jakiś sposób tworzyło swoją przyszłość. Czasami z opornie, czasami z problemami, no ale to jest państwo, które wygrało wojnę z gangami. I to nie mordując ich tak jak na Ukrainie, tylko wsadzając ich do więzienia. I to w sytuacji, kiedy wydawało się, że to te gangi będą rządziły tym państwem. I to jest osiągnięcie końca lat 90. Tylko nie sposób, zresztą było wspominane już na tej sali. I na przykładzie tego bezpieczeństwa widać, że tak samo działa w gruncie rzeczy cały problem z państwem. To znaczy, to jest zawsze proces, który się składa z wielu elementów, gdzie ciągłość i pewna trwałość jest niezbywalną taką cechą. No dobrze, ale co się dzieje w momencie, kiedy właściwie większość obywateli traktuje to państwo jako obcego ósmego pasażera Nostromo? No jak nie gryzie, to gdzieś tam jest, ale się nie musimy nim przejmować. Ale ja mam wrażenie, że jeśli mam uderzyć się we własne i wspólne piersi, wybacz Joanno, to bym jednak zwrócił uwagę na to, że przez 27 lat nie wykonaliśmy pewnej pracy edukacyjnej, takiej elementarnej pracy edukacyjnej, pozwalającej ludziom wchodzącym w dorosłe życie zrozumieć elementarne reguły. Ja jestem ojcem czwórki dzieci i przerabiałem WOS w czterech osobnych przypadkach i mogę powiedzieć, że to jest absolutna katastrofa edukacyjna. Jeśli ktoś sobie wyobraża, jak głupio uczyć dzieci o własnym państwie, to zapraszam na jakiekolwiek zajęcia wiedzy o społeczeństwie. Ja nie mówię o założeniach programowych, bo one być może ze strony ministerstwa być może zdają cel, natomiast praktyka jest dramatyczna, bo ślepi uczą innych ślepych kolorów. No, nauczyciele mają stosunek do własnego państwa taki, jaki mają i nie są jakąś wyjątkową kastą, tylko rozumieją go w podobny sposób jak reszta obywateli i uczą dzieci potem, powtarzając w gruncie rzeczy rodzaj kalectwa. Co nie zmienia faktu, że to nie edukacja oczywiście decyduje o to, że w tej chwili mamy problem z państwem. Problem z państwem polega na tym, że w pełni się zgadzam z tą diagnozą, co tu już parę razy padła, nie ma powrotu do przeszłości. Ale co robimy dalej? Znaczy mamy państwo, które właściwie nie ma prawa, które jest oparte wyłącznie na woli jednego człowieka i w ramach tych nowych mechanizmów będziemy tworzyć dalsze działania jakieś? No nie da się. Nie da się wrócić do tego, co było przed Jarosławem Kaczyńskim. Jedyna droga to jest droga, która jest niezwykle ryzykowna, ale wydaje mi się w tej chwili jest koniecznością. Znaczy stoimy na progu konieczności zaprojektowania państwa polskiego na nowo. W warunkach politycznych, które są w tej chwili nieoznaczalne, nieoznaczone. Optymalnym warunkiem politycznym byłaby przegrana PiSu i z tej perspektywy wciągnięcie PiSu do wspólnej rozmowy. Bo jeśli będziemy powoływać państwo polskie, co jakiś czas każda jedna z dwóch stron tego sporu kulturowo-politycznego będziemy powoływać swoje państwo co jakiś czas, to jest koniec Polski. Znaczy to jest koniec państwa polskiego i w dłuższej perspektywie także koniec Polski.
Znaczy albo znajdziemy porozumienie i zdołamy stworzyć jakiś modus vivendi, żeby można było zaprojektować na nowo takie rudymenty państwa polskiego, albo będziemy się pogrążać w spirali, która na końcu przyciągnie o wiele poważniejsze nieszczęścia niż te, z którymi mamy do tej pory do czynienia. Dziękuję.